Serdecznie i gorąco witam gości i uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej Jedność i Różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Instytut Humanistyczny oraz Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu oraz Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie. Bardzo ciekawe, jest bardzo ciekawym obszarem, który należy zbadać pod kątem naukowym, ale jest też w pewnym sensie takim laboratorium, w którym dzieje się wiele różnych procesów kulturowych, o których się zazwyczaj niewiele mówi. Ale tam właśnie następuje przenikanie kultury polskiej, kultury słowackiej i tworzy się coś, co można określić mianem fenomen pogranicza. Powstaje też takie zjawisko bardzo specyficzne, które możemy też określić jako nowa jakość kulturowa, bo nie chodzi tutaj o to, żebyśmy tracili tożsamość narodową, wręcz przeciwnie, dzięki temu, że możemy konfrontować naszą kulturę z kulturą naszych braci Słowaków, możemy sami się ubogacać. Jest to szczególnie istotne w współczesnych czasach, kiedy mówi się właśnie o globalizacji, o tym, że kultury narodowe tracą swoją tożsamość. Jako już powolił pan rektor, pan profesor Rejman, a to konferencja ma za cel spajać narody, spajać nasze wysokie szkoły, co można, że nie jest aż tak potrzebne, ponieważ my jesteśmy już tak intensywnie pospajani, Rzeszowska Uniwersytet z Państwa Wyższą Szkołą Zawodową, że ja się to ani wolno nie wiem przedstawić, tylko jeszcze intensywniejszy sami dokażemy spajać i w rowinie pracownej, ale i w rowinie osobnej. Ale prawie to nasze partnerstwo naszych dwóch wysokich szkół ma być určitým pozitívnym signálom aj do širšieho priestoru. Do toho, že tá spolupráca by mala byť na rôznych úrovniach. Teší, že tu, v Jaroslavu, na našej zemi, budeme dzisiaj rozmawiať o problémach, s ktorými na miestu spotykáme sa na co deň. No, v povyšte pragnem bardzo serdecznie podziękować Słowa Uznania wyrazić za podjęty trud dla organizatorów, ale również dla Rady Naukowej. Wyjątkowe osobowości, wyjątkowe doświadczenie. Jestem przekonany, że po tej konferencji wyjdziemy o wiele bardziej bogatsi wiedzę i pewnie z nowymi doświadczeniami, z nową wiedzą będziemy dalej mieszkać, żyć i współpracować w naszym lokalnym środowisku. Bardzo się cieszę również, że tak liczne grono czy tej konferencji uczestniczą pedagodzy, nauczyciele z naszych ponadgimnazjalnych szkół. Organizowana przez Państwa konferencja jest niezwykle cenną inicjatywą, gdyż koncentruje się na wyznaczeniu celów edukacji międzykulturowej, mając na uwadze uwarunkowania regionalne. Jestem przekonany, że bogaty program tematyczny, udział prelegentów, którzy zaprezentują najnowsze wyniki badań w tej dziedzinie sprawią, że forum spotka się z dużym zainteresowaniem, a tym samym przyczyni się do zrozumienia wartości, tolerancji i różnorodności. Każda cywilizacja obok swego dorobku materialnego posiada źródła ideowe, decydujące o wielkości i jakości rzeki, która z nim wypływa. Nie inaczej ma się rzecz z cywilizacją zachodnią. Ona, będąc jedną, narodziła się z wielości, którą stanowią Grecy, Grecja, Rzym, chrześcijaństwo oraz liberalizm. Szanowni dami, szanowni pani, studentki, studenci. Sceptyzm są już niektórymi dwami w Rzeszowie, ponieważ my już w czas tychto konferencji sme zaczęli, w których zdaje się otázky integracji migrantów, jest wam podokam pogląd na socjoterapię, ktorá bude realizovaná tým, že budeme aplikovať multikulturálny aspekt. Vážený pán rektor, ctené dámy, kolegovia. Pomôcť sa zbližovať naše pohraničné regióny môže aj
fenomén, ktorý je síce tisícky kilometrov vzdialený aj Poľsku, aj Slovensku, ale má v sebe taký potenciál, že spája nielen Slovákov a Poliakov, ale môže spájať aj oveľa rozdielnejšie a protichodnejšie povahy, ako sú tie naše slovanské. Ja som jazykoznávcom. A teraz viem, že mám čajnejšie také zmeniť, dokážem poza jazyk, więc myslím, že vám môžem sa trochu tlumačiť. Najbližej mi do nurtu z Valerio je jazykoznávstvo kognitívne, ktoré má pevné svoje zložené. Jedným z nich je z toho, že jazyk je produktem umyslu. Tak naprawdę skupię się na rzeczach, po prostu temat w trakcie prezentacji potraktuję bardziej tak wyrywkowo, ponieważ nie uda mi się w tak krótkim czasie powiedzieć tego wszystkiego, co będzie zawarte później w tekście opublikowanym. Ja nie poznam granic, także wykraczuję jakiekolwiek granice lokalnej, regionu, krainy. Ja teda prichádzam z Univerzity Matieja Bela, z Pedagogickej fakulty, z katedry sociálnej práce a venujem sa do roky ten. Ako odzvedbárstva, ja som vlastne z Univerzity Matieja Bela, z Pedagogickej fakulty a katedry sociálnej práce. No mojim vlastne vystúpením, alebo s čím by som chcela sa podeliť s vami, je problematika kyberprístoru ako vlastne platformy, v rámci ktorej dochádza k šíreniu intolerancie a rasovej neznášanlivosti. Edukácia kontinentu, ktorá sa pojavila i v vystúpení pána profesora, aj v późnejšom, proszę Państwa, często się pojawia. Natomiast ja chciałbym wiedzieć Pana zdanie, zdanie Pana profesora na temat jak gdyby zakresu znaczeniowego tego pojęcia. Czy istnieje w ogóle coś takiego jak międzykulturowo? Jeśli tak, to jak to należy rozumieć? To jest kwestia doprecyzowania tych dwóch pojęć. Jeśli chodzi o pojęcie międzykulturowości, rzeczywiście co do międzykulturowości wyraźnie w refleksji, którą od wielu lat budujemy wokół tego pojęcia w edukacji międzykulturowej właśnie, istotą międzykulturowości jest to, że kultury, a właściwie ich przedstawiciele, wchodzą z sobą w interakcję. Polecam definicję Sławomira Magara, który mówi, że kompetencje to jest pewien plecak. To są pewne narzędzia, które człowiek w samym procesie edukacji gromadzi w swoim plecaku. I ten plecak nosi z sobą. I te narzędzia pozwalają mu w sytuacji wielokulturowości podjąć interakcję. Interakcję skuteczną, efektywną. Uwod mojej prezentacji som na úvod som vybrala citát Zbyňka Baumana z jeho knihy Komunita, hľadanie bezpečia vo svete bez istot. Ospravedlňujem sa, že je to o slovenskom jazyku, ale tento citát považujem za taký leitmotív, ale obsah, čo je obsah v mojom poňatí multikultúrnej výchovy. Moja prednáška sa bude skladať z takých dvoch častí. V prvej časti predstavím v krátkosti také východiska multikultúrnej výchovy. A tu je služba, ktorá je z najviacej známa. To znači to povončenie študentov i to medzi hranicami povončenie, tá edukácia je to spoločná. Prichádzajú študenti, ktoré majú štartovanie Krakovie. Pozdnej reformácia, kde budete sa interesovať školami, ktoré povstávajú za dušo i protestantských škôl povstáva na našom teréne, ale bude do času monarchia, znaná Galícia. Wydaje mi się, že przed wieloma środowiskami, zwłaszcza akademickimi, przychodzi čas powrotu do pracy u podstaw, a więc do uczynienia ukłonu właśnie w stronę tych niższych, w cudzysłowie, sfer
tam, gdzie ludzie bezpośrednio stykają się z dramatami. Tutaj Pan Jezus taki piękny symbol przedstawił o tym dziecku płaczącym za ścianą. Tu żeśmy zrobili taką hipotezę, że im bardziej ten młody człowiek jest nie że edukowany, ale socjalizowany w tym świecie wartości, norm, postaw też kulturowych, tym bardziej jest to takie przeciwdziałanie przeciwko tym wszystkim takim nacjonalistycznym, szmonistycznym tendencjom. Bardzo mocny też apel, właśnie ta edukacja w kierunku wartości, edukacja w kierunku tej wspólnotowości przeciwdziała przeciwko występowaniu takich negatywnych, czy też tendencji w społeczeństwie. Więc mądry to jest kto? To jest przede wszystkim mężczyzna, który w życiu buduje angielski dom. Bierze sobie chińskiego kucharza. Wybiera amerykańskie uposażenie. I oczywiście japońską żonę. Ale nieroztropny jest mężczyzna ten, czytam w podtekście głupi, który buduje japoński dom, zatrudnia angielskiego kucharza, wybiera chińskie uposażenie i oczywiście amerykańską żonę. Kultura zachodnia oznacza się bardziej immanentnym, organicznym wymiarem komunikacji, międzyludzkiej komunikacji między człowiekiem a Bogiem. Kultura wschodnia natomiast ze swoją apofatycznością, niewyrażalnością i niewyobrażalnością odsłania obszary bogactwa mistyki, budowaniu relacji człowieka z Bogiem w płaszczyźnie pneumatologicznej, czyli płaszczyźnie działania Ducha Świętego. Duch ożywia wspólnotę. Mentalność katolicka czy mentalność prawosławna posiada wspólną więź. Tą więzią jest akcentowanie wymiaru wspólnotowego. W kontekście właśnie problemów pogranicza, państw
sąsiednich, o ich trudnych relacjach, bo one właśnie nie zawsze się dobrze układają, aczkolwiek ze Słowacją tutaj większych problemów nie ma. Kraina zrównoważonego rozwoju w skali do stopnia edukacji XXI wieku. Może dwa słowa wyjaśnienia tego tytułu, skąd to się wzięło. Otóż ja zajmuję się kształceniem nauczycieli fizyki, jako że jestem fizykiem. Jednocześnie kształtowałem kompetencje przyrodoznawczych dla nauczycieli przyrody, która już wyszła ze szkoły podstawowej oraz na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Tym razem to ja mam przyjemność wystąpić. Jestem w takiej troszeczkę dziwnej sytuacji, bo tak jak popatrzyłem na program, to jestem jednym z dwóch prelegentów spoza środowiska akademickiego. Ale też temat mojego wystąpienia jest takim tematem bardzo praktycznym i myślę, że nawiązującym do wystąpień, które były również tutaj w poprzedniej sesji. Dzień dobry Państwu. Ja nawiązując do wypowiedzi swoich, właśnie będę mówiła też o aktywności społecznej. To, co Pan Doktor mówił, zwracał uwagę, że przygotowanie do aktywności zawodowej, społecznej, rodzinnej odbywa się oczywiście w szkole i poza murami szkoły, na co wskazywał również poprzednik, jest istotne, żeby włączyć się w różne formy działań, kontaktu, współpracy. Dzisiaj Państwu przybliżę problematykę indywidualizacji kształcenia uczniów w klasie wielokulturowej, która jest coraz częściej podejmowana w debacie naukowej dotyczącej kształtu obecnych systemów edukacji w Polsce i na świecie. Polska jest krajem niemal monoetnicznym i monoreligijnym. Obecnie jednak w polskich szkołach coraz częściej obserwujemy uczniów z innej kultury. Chcieliśmy zwrócić uwagę na społeczne konsekwencje procesu globalizacji kultury. Społeczne tutaj w tym naszym rozumieniu tych społeczeństw lokalnych. Następnie przejść do podstaw i istoty edukacji międzykulturowej ujmowanej z perspektywy pedagogiki kontrbalistycznej. I tak się zaczyna kontakt z innym. Ten kontakt z drugim innym ode mnie, nie takim samym, jest szczególnie istotnym w przypadku osób z niepełnosprawnością. Pan profesor dzisiaj zechciał wymienić główne tutaj postaci z zakresu pedagogiki specjalnej, ponieważ jestem uczennicą pani profesor Zofii Senkowskiej, więc pozwolę sobie dołożyć tą postać jako twórczyni tyflo pedagogiki w Polsce. Przez nas wspólnie dotyczy, wiąże się również z tematem dzisiejszego panelu dotyczącego marginalizacji i stygmatyzacji osób wykluczonych. Nasz temat, tytuł naszego wystąpienia to odliczanie niepełnosprawności pedagodzy specjalni, którzy przyczynili się do przełamywania barier i stereotypów. Dlaczego ten temat uznaliśmy za ważny? Mianowicie dlatego, że według danych zamieszczonych na stronach internetowych takich instytucji jak GUS, jak UNICEF, czy też w systemie informacji oświatowej, liczba uczniów, absolwentów o specjalnych zapotrzebowaniach edukacyjnych w Polsce wzrasta. I jej działalność społeczna, jej postawa zbliża ją tutaj do tego pokolenia tych siłaczek Stefanii Sępołowskiej, Marii Grzegorzewskiej, która także podczas okupacji pomagała i Żydom, i w Powstaniu Warszawskim biorą udział w bitwie. Leży na cmentarzu powązkowskim wśród powstańców. Natomiast Dolański, jednym zdaniem, stracił wzrok, miał 10 lat, bawiąc się jakimiś tam nabojami, stracił rękę. Ta problematyka jest szczególnie aktualna w Polsce i na Słowacji. Często myśląc, rozmawiając o Słowacji, myślimy w ten sposób, że to jest kraj bardzo podobny do naszego. Posiada podobną historię, jest to kraj przede wszystkim słowiański, tak jak Polska. Ma historię postkomunistyczną, różne modele, ten sam model opieki, który obowiązywał w naszych czasach, prawda, no i podobne problemy demograficzne. Który wymaga mobilizacji
pracy wielu sił. Naszym zdaniem w Polsce nie ma jeszcze swojego odmontowanego miejsca w edukacji formalnej, zwłaszcza tej edukacji akademickiej i akademickiej medycznej. Proszę Państwa, tematem naszej sesji jest pogranicze. Oczywiście pogranicze polsko-słowackie, bo sobie tak myślowo dopowiadamy, ale generalnie kategoria pogranicza, czy w ogóle pojęcie pogranicza. Ja jako właściwie zajmujący się filozofią chciałbym powiedzmy jakby zrobić taką krótkie takie wprowadzenie. I w kontekście tematyki konferencji wydawało mi się zasadne spojrzenie na to, na ile młodzież akademicka jest w jakiś sposób przygotowana też do wyzwań, które stoją przed współczesną rzeczywistością naszą lokalną czy tą szerszą. Przyjrzyjmy się praktyce działalności na terenie pograniczą, poprzez to jest tą analizę konkretnego projektu, który wykluczy na razie się w tym roku, ponieważ to jest świeża idea, będący na celu połączenie pętlą rowerową uzdrowiskowych miejscowości Doliny Pukałów. Jeżeli mówimy o kulturach na kontynencie europejskim, no to różni badacze różne koncepcje tutaj przedstawiali. Jest taka koncepcja koniecznego, że Europa Zachodnia to są łacinnicy, kultura łacińska. Natomiast na wschód od Polski to jest bizantyjska wspólnota narodów. Ewentualnie Rosja to już by była zupełnie inna cywilizacja. Cywilizacja turańska, prawda? Czyli cywilizacja typowo azjatycka. Mam przyjemność zaprezentować Państwu moje takie doświadczenia pedagogiczne związane z rozwijaniem kompetencji wielokulturowych u dzieci przedszkolnych, szkolnych w kooperacji właśnie działań różnych projektów. To, co przedstawię Państwu, to są tylko takie elementy, czynniki, które realizujemy na gruncie naszych przedszkolnych szkół jarosławskich. Zbliżamy się do końca naszej konferencji, a więc na pewno jeszcze będą się pojawiać myśli o jakimś podsumowaniu, o ocenie. Moje wystąpienie nie będzie może końcową oceną, ale właśnie chciałbym zaproponować swego rodzaju ocenę etyczną postaw, które się pojawiają w kontekście dość szeroko rozumianej różnorodności. Szanowni Państwo, starzenie się pokoleń jest obserwowane w zasadzie na całym świecie. Starzeją się wszystkie niemalże kraje Europy, także Polska i Słowacja są krajami populacyjnie starymi. W Polsce według Eurostatu odsetek osób po 65 roku życia w 2014 roku wynosił 15%. Rada Miasta Jarosławia, propagator drogi świętego Jakuba, przewodnik GOP-u, regionalista miejski, pan magister Jacek Maria Kołb. Szanowni Państwo, ja trudno wierzyć fakt, ale jesteśmy w kolejnym punkcie naszej konferencji trzydniowej. Niestety w tym momencie musimy też jeszcze podebatować, nie tylko wysłuchiwać referatów. Państwu naszą historię małej Armenii. To była państwo od morza do morza. Od morza Kaspijskiego do Bajkala. To jest teren ogromny, więcej niż Polska. Teraz nasza Armenia na mapie widuje się jako kropka. Mamy ponad 2999 lat historii. Ja stał to stopem po Europie, po Bliskim Wschodzie, poznawałem kultury, tradycje. Zawsze jakoś sobie tam radziłem w tym świecie. Uważam właśnie na to, że życie to jest stała wędrówka, ludzie powinni się nawzajem uczyć, korzystać z wiedzy. I zawsze podstawą jest drugi człowiek. Tak jak według hasydyzmu liczy się człowiek, a filozofie, etyki,
to są ścieżki, które powinniśmy deptać. Ja w tej chwili deptam ścieżkę kabały, bo to jest bardzo ciekawa filozofia. I stąd też nieliczna jest grupa ludzi, które gromadzi się przy cerkwi. Ale współpraca miasta, ratusza z Ukraińcami powiem, że jest dobra. Po prostu to, co organizują Ukraińcy, Radusz wspomaga i interesuje się poczynaniami społeczności ukraińskiej. Czy odnaleźliście swoje miejsce zamieszkania, swoją nową ojczyznę? Można tak powiedzieć. Gdyż dostosujecie się do prawa miejscowego, lokalnego, prawda? Żyjecie w społecznościach? Czy wolelibyście wrócić tam, gdzie skąd przyjechaliście? Pierwszy pani Budowarze. Dziękuję bardzo. Jestem taką osobą asertywną i jestem bardzo zadowolona, że tutaj mieszkam, że się udało, ponieważ faktycznie nam nie można było przez 10 lat opuszczać granic Polski. Mówiono było, że jesteśmy w klasce. Nie, nieprawda. Zawsze się cieszyłam, że jestem tutaj. Kocham Polskę, naród, ludzi i środowisko tam, gdzie mieszkam. Więc chciałbym zapytać właśnie tutaj, jeżeli dobrze zrozumiałem, to jest trzecie pokolenie i też pani, będąc tutaj, mieszkając w Polsce, jak to jest, że właśnie jest to pragnienie zachowywania swojej jakiejś tożsamości, tego, kim jesteśmy? Czy są z tym jakieś trudności takie wewnętrzne? To może ja zabiorę głos. Podstawa zachowania tożsamości rozpoczyna się w domu. Jeśli rodzice rozmawiają swoim językiem, popularnie powiedziawszy, dzieci rozmawiają swoim językiem, potem mamy świątynię swoją i w domu mamy przekazany język, historia, kultura. Cerkiew dopełnia właśnie te wartości religijne i w ten sposób zachowuje się swoją odrębność nacjonalną, religijną. Co prawda nie zawsze się to udaje, tym bardziej jeśli chodzi o małżeństwa mieszane, to zawsze Kościół rzymskokatolicki wygrywa na tym. Chciałem w imieniu Komitetu Organizacyjnego podziękować Państwu, studentom, również za przybycie.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za aktywność. Powiem szczerze, że blisko 40 konferencjach naukowych ta jest bardzo sympatyczna i bardzo merytoryczna. Dziękuję Państwu bardzo. Konferencja w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Wesława Markiewicza Jedność w Różnorodności, która odbyła się w dniach 27, 8 i 9 listopada bieżącego roku, konferencję uważam za